Witajcie kochani, przystroimy sobie kartkę albumikowo-kopertową, o, ja nie wiem jak to nazwać tak naprawdę, czy to jest kartką, czy to jest albumem, w każdym bądź razie jest to pamiątka od pracowników dla koleżanki, która odchodzi na emeryturę i szkielet już wykonałam, co mieliście okazję zobaczyć, bo tak się złożyło, że nagrałam cały proces. A teraz, moi drodzy, sobie to przystroimy. Widzicie rejestrację, sama pani pracowała w urzędzie niemiejskim, urząd miejski? Powiedzmy w urzędzie miejskim, w wydziale komunikacji przy rejestracji pojazdów. Ma na imię Ela, jak widzicie. Cyfry są zupełnie dla mnie nie wiadomo. Nie wiem, o co chodzi z tymi cyferkami. Ale w każdym razie to ma przystroić pudełko. Pudełko znalazłam już gotowe. Kupiłam kiedyś jakieś, kupowałam, jak spotkałam w Kiku, to kupowałam pudełeczka takie fajne. Ja je przemaluję desem, bo będę je dodatkowo oklejała papierem, ale jest idealne do tej kartki, także fajnie się to wkomponuje. Ja to miałam taki okres czasu właśnie, że kupowałam w Kiku te pudełka, one były niedrogie, więc je sobie zbierałam, mam kilka egzemplarzy, także sobie to ładnie wymaluję desem, żeby tu pozbyć się tych kolorów i zakleję papierem skrapowym. Także rejestracja idzie tu na wieko tego pudełka. Mam nadzieję, że to też wam nagram, jak to skończy finalnie. Także nic, nie przedłużam, bierzemy się do pracy. Well,
No i dobra, kochani. Umowa między mną a moją znajomą była taka, że jest kwieciście, więc jest kwieciście. Pudełko będzie wyglądało troszeczkę inaczej, bardziej zabawowo, ale sam album, jak widzicie, jest okwiecony na maksa. Tak trochę nie w moim guście, ale jest okwiecony. Jak widzicie, użyłam i glossy akcent, i tych enamel dots z fabryki dekoru, o którym ostatnio mówiłam, i jak widzieliście, te półperły są, macie okazję zobaczyć, że są rewelacyjne. Naprawdę, kładzie się to bezproblemowo, wychodzą przepięknie. Przepięknie, jak widzicie, w kształcie naprawdę fajnie to wychodzi. Także użyłam tego. Glossy akcent mam przelany do tej buteleczki i czasami tym kleję, czasami ozdabiam. Distress Milk Lavender. Moi drodzy, co tu jeszcze? Kwiatki były, w większości kwiatki to są albo kupne, albo te takie to są robione przez artystyczne popołudnie. Cóż jeszcze mogę wam powiedzieć? No środek, jak to środek, do środka jeszcze, tak delikatnie, do środka jeszcze tu do tych kopert wejdą maty na te podpisy, o których była mowa. Tu dałam tylko z fabryki dekoru te kwiatki, ozdoby takie, te dajkacy, i myślę, że wystarczy. Tu odręcznie, nie chcą drukowanych, chcą odręcznie sobie wpisać życzenia, więc tu sobie odręcznie wpiszą życzenia. Karty na podpisy i tam wpisy. Myślę, że dam im po dwie karty do koperty, bo może ktoś będzie chciał napisać coś więcej niż tylko swoje imię i nazwisko, więc po dwie, czyli sześć kart myślę, że im tu włożę. I do tego jeszcze wchodzą, z tego co mi wiadomo, trzy zdjęcia chcą. Więc na zdjęcia też jest miejsce. I tak to wygląda, moi drodzy. Przystroiliśmy sobie. Ja jeszcze sobie przystroję pudełko. I na tym by był koniec. Także tak to wygląda w takich fioletach, lilach. Dałam te dla odbicia troszeczkę turkusowych i te dajkacy w popielu, takie ala koronkowe. Także myślę, że... aha, i na grzbiecie jest wykrojnika, wykrojnik kupiony w sklepiku Gosi. O ile się orientuję, to jeszcze są, ale on jest naprawdę przecudowny, ten wykrojnik. Także tak to wygląda. Kartko, albumiko, kopertowo, albumik, kartkowo, kopertowo, kartkowy, nie, kartka albumikowo, kopertowa, już nie wiem jak to się nazywa, ale w każdym razie. Tak to wygląda, moi drodzy. Papier jest, ten główny papier jest ombre i dlatego on tu przechodzi z fioletów w zielenie i w turkusy takie. Bardzo fajnie to wygląda. To jest z jednej kartki cięte i bardzo fajnie to wyszło. Także tak to wygląda. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.